Trzeci tydzień maja był słabym okresem do inwestowania na warszawskiej giełdzie. W tym czasie główne indeksy pospadały po około 1,5%. Jednak można było znaleźć spółki, które dały ponadprzeciętną stopę zwrotu, nawet kilkadziesiąt procent. Zobaczmy. Bardzo pozytywne wyniki finansowe za pierwszy kwartał pokazał ZE PAK. Kurs akcji tej spółki wzrósł w tydzień o blisko 38%. Zysk netto spółki w pierwszym kwartale wyniósł 75 milionów złotych wobec 35 milionów złotych rok wcześniej. Tak dobry wynik to zasługa przede wszystkim bardzo szerokiego programu cięcia kosztów. Wzrost akcji tej spółki cieszy mnie szczególnie, ponieważ w pierwszym dniu po publikacji raportu finansowego trafiły te akcje do portfela SI po cenie około 10 zł 40 groszy. Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajęły walory Telforce One. Na akcję tej spółki zostało ogłoszone wezwanie po kursie 3 zł 10 groszy. Wcześniej spółka opublikowała kwartalny raport finansowy, który po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych wypadł naprawdę nieźle. W zeszłym tygodniu opowiadałem o możliwości zarobienia aż 150% w tydzień na akcjach ABM Solid. Ten tydzień pokazał również możliwość zarobienia tym razem 50% na akcjach tej spółki. Jeszcze na początku maja za akcję tej spółki na rynku należało zapłacić około 3 zł, teraz jest to już aż 13 zł. Wcześniej spółka była wyceniana prawie jak bankrut, a po korzystnej ugodzie zawartej z jej głównym wierzycielem sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Sprawdźmy teraz, jak duże straty swoim akcjonariuszom przyniosły te najsłabsze spółki ostatniego tygodnia. PKP Cargo straciło w ostatnim tygodniu na swojej wycenie aż 15%. Wykres akcji tej spółki wygląda jak książkowy spadający nóż. Inwestorzy traktują te akcje jak gorący kartofel wyciągnięty prosto z ogniska. Rynek boi się konsekwencji związanych z upadłością czeskiego producenta węgla firmy OKD oraz kontynuacji spadku udziału przewozów PKP Cargo na polskim rynku kolejowym. Bardzo słabe wyniki za pierwszy kwartał pokazał Integer. Mimo że przychody wzrosły o 25%, to strata na poziomie netto wyniosła aż 36 milionów złotych. Analitycy twierdzą, że perspektywy dla drugiego kwartału również są negatywne. Obawiają się też, że może dojść do przekroczenia kowenantów zawartych w obligacjach spółki. To był fatalny okres dla Rafała Brzoski, ponieważ akcje InPostu w ubiegłym tygodniu potaniały aż o 30%. W raporcie finansowym spółka pokazała podobny poziom przychodów jak rok wcześniej, jednak na poziomie wyniku netto strata wyniosła aż 10 milionów złotych. Co nas czeka w tym tygodniu? Po sezonie publikacji raportów kwartalnych inwestorzy dostali nową porcję danych do analizy. Ci najwięksi mogą przystąpić do przetasowania w swoich portfelach.